Ja to traktuję jako absolutnie jakieś gesty desperacji, żeby jeszcze istnieć, żeby właśnie media się koncentrowały, bo tu będziemy nakręcać spirale nienawiści, będziemy obrażać, wyzywać. Ja zresztą dostaję również na swoich jakichś profilach społecznościowych pogróżki, że zostanę zabity, że powinienem skończyć na gałęzi i tak dalej. No, tak nakręciliśmy w Polsce mowę nienawiści. Niestety część tych organizacji rolniczych również w tą mowę nienawiści się wpisuje. No, pan minister Ardanowski to piewca mowy nienawiści, bo strajkował w podobny sposób kilkanaście lat temu w Polsce w latach 90., więc pionier. Jeżeli tak to uważa. I dzisiaj on jako chuligan zasiada obok ministra Brudzińskiego, który no, nie radzi sobie z policją i widać, że same podwyżki nie rozwiązały problemu, a tylko wypchały kieszenie policjantom słusznie, że zostały dane, ale dzisiaj słyszeliśmy, że przez godzinę policja no, nie była w stanie nic zrobić. My po godzinie przerwaliśmy protest, nie mieliśmy na celu w jakiś sposób utrudniać życia warszawiakom. Po co?